Cześć moi kochani, najwspanialsi ludzie na świecie. Z tej strony wasz również najwspanialszy i ukochany egzorcysta Andrzej 13. I dzisiaj sobie zagramy w taką grę. Raczej to jest taka strona internetowa. Co byś wolał? Would you rather? I to jest po angielsku, więc wiem. Kurde, już sobie myślicie. No i GG, wyłączam film, bo nie znam angielskiego. Tutaj pojawiam się ja, cały na biało. Dzisiaj cały na czarno, ale może być też, może tak być, nie? Mogę być na czarno dzisiaj? No weź. W każdym razie, no, będziemy zaczynać, ja wam to wszystko wytłumaczę, przetłumaczę. Chciałbym też się dowiedzieć, czy mogę coś zwiększyć jakąś moc tych pytań, żeby to było takie hardkorowe, żebym się bał na nie odpowiadać, ale no nie wiem, zobaczymy, może następne będą takie mocne. W każdym razie, co byś wolał? Nigdy nie móc wyjechać ze swojego państwa, tego takiego, w którym się urodziłeś, czy nigdy nie móc prowadzić? Proste, lol. Myślicie, że dobrze odpowiedziałem? Myślicie, że tak jak uważam? Nie, tak na dobrą sprawę bardzo bym chciał prowadzić. Więc nie wiem, czemu ja to kliknąłem. No w sumie nie wiem, chociaż ja lubię zwiedzać może dlatego. Chciałbym kiedyś polecieć do innych państw. A tak to mogę Uberem jeździć. O, dobra, mamy hardkorowe. Co byś wolał? Zabić jedną osobę, którą znasz, czy zabić trzech nieznajomych? Ojej, to nie jest takie. To nie jest takie proste, bo to też trzeba naprawdę się zastanowić. Osoba, którą znam, to niekoniecznie jest osoba, którą lubię. Znam osoby, których na przykład bardzo nie lubię. Więc myślę, że wolałbym zabić osobę, której nie lubię, niż zabić trzy jakieś randomowe, nikomu, niczemu niewinne osoby. Więc wybieram to. LOL! Co za debile, nie myślą w normalny sposób. Nie myślicie. Nie myślicie. 946 tysięcy ludzi nie myśli. Przykro mi. O nie! Nosić strój Ku Klux Klanu, a raczej te szaty przez całe życie. Nie wiem, czy to chodzi o to, że przez cały czas sobie wytatuować swastyki na policzkach. Ajajajajaj. Ej, szczerze mówiąc, to jest naprawdę ciężkie pytanie. Nie wiem, żadnej z tej, kurde, z tych obu po prostu wyborów nie chciałbym. Z tych propozycji. Ku Klux Klan czy swastyki? Wiecie co, to jest ogólnie po angielsku, nie? Czyli to jest tak bardziej zrobione na cały świat. Nie wiem za bardzo, jak to jak wyglądały akcje z Ku Klux Klanem w Polsce, ale jeżeli chodzi o Polskę, to chyba bym wolał nosić strój Ku Klux Klanu, niż mieć swastyki na policzkach. Biorąc pod uwagę to, co się działo w przeszłości. No dobra, wybieram Ku Klux Klan. Nawet więcej osób to wybrało. Wolałbyś być głuchy, czy być Amiszem? Śmieszne. Wiecie co, tak na dobrą sprawę, z tego co się orientuję, to jak ktoś jest Amiszem, to oni tam żyją w takich wspólnotach, takich kurde odizolowanych od wszystkiego. Mają jakieś tam swoje właśnie takie przekazania, takie zasady, reguły, których muszą się stosować. I to jest dla mnie bardzo niefajne. Oni tam, no nie chcę o tym się za bardzo wypowiadać, bo aż tak się na tym nie znam. Ale pamiętam, jest taki serial Banshee. Nie wiem, czy oni tam przypadkiem niektórzy z nich nie byli Amiszami. I tam naprawdę działy się chore rzeczy. Mogę mylić pojęcia w tym momencie. Przepraszam, jeżeli to robię. Ale tak na dobrą sprawę, no wolałbym być chyba głuchy, niż żyć takim czymś. No kurwa, to już jest naprawdę mocny podział. Wiecie, co jest najgorsze? Że są ludzie tutaj, którzy oglądają te filmy i powiedzmy, oni się ze mną nie zgodzą. Ty, no ja bym wolał być Amiszem, po pierdoleńcu. Nie? Tak mi napisze na przykład w komentarzu i zostawia łapkę w dół, bo jest popierdolony. Wolał być głuchy niż być Amiszem? Chyba go dupa boli. I to jest smutne, że ludzie będą się ze mną kłócili. Jak mogłeś wybrać coś takiego? Ludzie, no to jest mój wybór. Ty wybrałeś coś innego, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Zawsze być nagim, czy zawsze, żeby cię swędziało wszystko, tak? Itchy, to jest takie swędzące. Więc, jakbym zawsze był nagi, trzeba na to popatrzeć z innej strony. Moi drodzy. Ja jestem nagi pod ubraniami.
Wygrałem. Elo. Nic z tym nie zrobicie. Nic z tym nie zrobicie. Ja jestem nagi w tym momencie, ale mam na sobie ubrania. No chyba tak ta gra nie działa, Mateusz. Chyba troszkę oszukujesz. Żyć w domku na drzewie czy na takiej pływającej łódce? Lol, tutaj nawet nie ma co się wspierać. Wolałbym żyć w domku na drzewie, bo zobaczcie, w tym domku mogę żyć sobie, ale mogę z niego zejść, iść sobie na zakupy, kupić sobie nachosy, kupić sobie sos, salsę i wpierdzielać te nachosy z salsą. A jakbym żył w takiej pływającej łódce, to co bym mógł sobie łowić, kurde, jakieś karasie albo inne szprotki i coś, zajadać się tylko rybami? Nie miałbym nawet dostępu do prądu tam. Ale jakbym miał, to by się pewnie skończyło i bym umarł, więc wybieram domek na drzewie. LOL, o co chodzi? Dlaczego? Dlaczego? Oj, jajajajajaj. Wolałbym zostać przyłapanym na zdradzie, czy przyłapać swoją partnerkę na zdradzie? Szczerze? Nie wiem, to jest też hardkorowe. Chyba wolałbym przyłapać swoją partnerkę i ją wypi***lić gdzieś tam przez okno. Znaczy nie, no nie zrobiłbym tego. Ale po prostu przyłapać ją i sobie znaleźć kogoś lepszego, niż mieć świadomość, że to ja kogoś zdradziłem. Bo ja jestem osobą, która... No po prostu... Dla mnie zdrada to jest jedna z najgorszych rzeczy, jaka może być w związku. I nigdy bym sobie na coś takiego nie pozwolił. Kiedyś tam przeczytałem jakiś cytat. Ziomka, który był u Kuby Wojewódzkiego i on powiedział, że wierność to taka... to jest... będę o tym mówił, bo zapomniałem, jak to dokładnie było. W każdym razie można znaleźć, ale... Można to znaleźć w internecie, sobie wpiszcie. Kurde, chciałem wyjść na mądrego, a wyszło jak zawsze. Dobra, zawsze wyglądać jakbym był w 8 miesiącu ciąży, czy zawsze mieć podbite oko? LOL, to jest raczej banalne. Wolałbym mieć podbite oko, to jest też prosta odpowiedź. No zobaczcie, jakbym był w 8 miesiącu ciąży, to nikt by mnie nie chciał, bo bym był jebanym spaślakiem. Chociaż liczy się wnętrze, jak wiemy. Liczy się wnętrze. Tak? A oczko to sobie można pomalować, albo nie wiem, wyciąć skórę operacyjnie. No i zobaczcie, większość, 88% osób aż to wybrało, no bo nikt by nie chciał tak wyglądać, tak? Czy wolałbym znaleźć takie lekarstwo na raka, czy może mieć pierwszy kontakt z pozaziemską rasą? A to jest nawet podpisane, że ta pozaziemska rasa nie wyleczy magicznie raka za ciebie, więc nie można tak polecieć sobie. Wolałbym, szczerze mówiąc, wyleczyć tego raka i być p***olonym multimiliarderem, niż spotkać się z kosmitami, bo co, nie wiemy jakie zamiary mają ci kosmici, a rak to też jest skurwysyństwo najgorsze i przydałoby się coś z tym zrobić, więc wybieram raka. Tak, wolałbym go wyleczyć, niż spotkać sobie jakichś tam randomowych kosmitów. Lol, mogliby mnie strzelić laserem yellow. Nie ma napisane, że one będą miłe. Nie ma. Mieć milion dolarów, czy znaleźć prawdziwą miłość? O Jezu. I tutaj zaraz wyjdzie, czy jestem płytki, czy jestem p***bany, czy romantyczny, czy jaki. Ale odpowiedź jest ciężka tak na dobrą sprawę, moi drodzy. Bo pomyślmy sobie. Czy wolałbym mieć milion dolarów, czy stać prawdziwą miłość? To jest ciężkie. Zastanawiam się, już sam fakt, że się zastanawiam, coś o mnie świadczy, bo powinienem od razu kliknąć, powinieneś wziąć find true love, powinieneś mieć... Wiecie, o co chodzi, ludzie tak się czasami bulwersują. Dobra. Milion dolarów, hajs, za który bym mógł sobie kupić bardzo dużo rzeczy. Czy znaleźć osobę, którą bym mógł kochać do końca życia? Mimo wszystko chyba bym wybrał taką osobę. Wiecie co? Wybrałbym taką osobę. No. Taki słodziak ze mnie. Kąpać się w żygach, czy może raczej kąpać się w robakach? Zależy, jakie robaki to by były? To od tego bardzo wiele zależy. No bo w wymiocinach bym się nie chciał kąpać pod żadnym pozorem. Bo jest to dla mnie bardziej obrzydliwe niż kąpanie się w robaczkach. Jeżeli to byłyby glizdy, no to niech sobie będą glizdy. Co mi glizdy zrobią? Nic, sobie połażą po mnie, jelo. Jeżeli to byłyby mrówki, no to spoko, no byłyby mrówki. Chodziłyby mi wszędzie po wszystkich możliwych otworach. W sumie
Nie, zżygałbym się w tej wannie pełnej wymiocin i byłoby ich jeszcze więcej. I bym tak żygał, aż w końcu bym utopił się, więc wybieram robaki. Wolałbyś spotykać się z kimś, kto wygląda na 12 lat, czy z kimś, kto wygląda na 80 lat? I powiem wam, że odpowiedź jest prosta, no. Trochę to... Zależy, o co chodzi. Jeżeli ktoś wygląda na 12 lat, to co ma na myśli autor? Czy to jest, że wygląda jak dziecko? Takie, no, że jest niziutka, ta, w moim przypadku dziewczyna. Niziutka dziewczyna ma taką buzię dziecięcą. Nic nie ma. I o to chodzi? Czy raczej po prostu z twarzy, że wygląda na 12? Że jest taka mała, słodka dziewczynka. No i tutaj też. Czy wygląda po prostu z twarzy na 80? Znaczy, ja nawet tego nie biorę pod uwagę. Wolałbym spotykać się z dziewczyną, która powiedzmy ma 18-20 lat i wygląda na 12. Lol, to jest obvious. Nie, to było banalne, ale lubię sobie tak czasem pogadać do tego jeszcze. Być popularny na Tumblr, czy być popularnym na YouTubie? Zastanówmy się. Chciałbym być popularny na YouTubie. Kurde, no chciałbym kiedyś sobie taki kanał założyć i tam wrzucać filmiki, na przykład z takiej gry Would You Rather. No to byłoby całkiem spoko. A nie wiem nawet, co się robi na tym Tumblrze. Się chyba fotki wrzuca i repostuje je cały czas. Nie wiem, dobra, wybieram YouTube'a, bo... LOL! Czy wiecie, no... Jest na pewno mnóstwo takich influencerów gdzieś na YouTubie czy na Insta, raczej za granicę, nie wiem jak to jest w Polsce, co wywodzi się z tego Tumblera. No ale jak dla mnie, no wolałbym YouTube'a. Nie wiem jak to wygląda tam. Z mojego punktu widzenia YouTube jest ciekawszy. Ale to byłoby na tyle, moi kochani, moje żabki, miśki i urocze pandy. Wow, coś tu jechało bardzo szybko i głośno. Tak więc ja się żegnam. Buziaki wysyłam i hej.